So hi there. Would you like to just introduce yourself and tell us a little bit about where you came from and why do you decided to come to this event? Sure, my name is Will Schreiber. I'm from the United States, and I was eager to come here because I think that Poland and Gdańsk in particular is the birthplace of solidarity and a movement that we see increasingly across the world, from Ukraine today to... Dzień dobry. Dzisiaj chcielibyśmy przeprowadzić wywiad z panem Edwinem Berdykiem. Jeżeli chcielibyśmy zadać pierwsze pytanie, to będzie się pan zajmuje. Na co dzień jestem dziennikarzem, pracuję w tygodniku Polityka, tygodniku poniedziałem naukowym, a sam obok tego, że redaguję ten dział, to jeszcze sam piszę na tematy głównie związane z technologią, z internetem, z nowymi mediami, z tym wszystkim, co związane jest z informatyką i tym, jak informatyka wpływa na nasze życie. To może pan opowie, jak informatyka wpływa na nasze życie? O! Po części. Znaczy, no chyba akurat wy najlepiej to wiecie, po prostu my jesteście już pokoleniem, które jakby od urodzenia ma kontakt z tymi technologiami, nawet się nie zastanawiacie nad tym. A dla nas to jeszcze było coś nowego, tak? Jak pamiętam, pierwszy komputer, z jakim miałem do czynienia, to w latach 80. była taka duża maszyna, z którą trzeba było się komunikować za pomocą kart, drukowało się, dziurkowało i dostęp do maszyn, taki komputerów jak dzisiaj, czy nie mówiąc o smartfonach, to wszystkim jeszcze był zupełnie niewyobrażalne, więc my się uczyliśmy tej technologii. Wy od razu w to wchodzicie i nie czujecie nawet zmian, prawda? Bo dla was jest to naturalne, że macie Facebooka, macie inne narzędzia, nie wiem, z czego korzystacie. Facebooka pewno tak, nie wiem, fizjologia czytania na papierze i inaczej się zapamiętuje na przykład. Bo znowu, nie czytamy liter, tylko czytamy przestrzenie i po prostu książka jest trójwymiarowa. Tekst na ekranie tabletu jest płaski. I to już powoduje, że jest na przykład inaczej pracuje pamięć przy czytaniu książki papierowej, inaczej przy Dobra, chyba nie będziemy dalej słuchać tego. O tym trzeba po prostu pamiętać i nie znaczy, że... Stop, kiedy się to wyłącza. Anuluj. Też nie to. Tak, tak. O, witam wszystkich. Widzę, że jest nas mała grupka. Cieszę się, że was widzę. Kasia miała obiecać, że będzie widocznie miała dziś kłopoty z internetem i nie dało się połączyć. Ja was bardzo przepraszam za dwutygodniową przerwę w spotkaniach. Była związane z problemami technicznymi. Zresztą poprzedni nasz webinar trochę nie wypalił, bo się okazało, że te narzędzia Keepmeetingu mają pewną wadę i nie wszyscy żeście widzieli. Ja to postaram się w najbliższym czasie naprawić, a teraz już będę pilnował, żeby nie było tak, żebyście czegoś nie widzieli, co ja pokazuję. Ja dzisiaj chciałem zaprezentować bardzo ważną rzecz, która właściwie jest kluczową dla całego rozwoju społecznego i nas, i dla nas chyba takim, nie wiem, paliwem odrzutowym do autopracji, autokracji w sieci i odskoczenia od peletonu byle jakości, polskiej szkoły i byle jakości w ogóle. Mianowicie wszyscy wiemy, że to internet stworzył nowe możliwości nam. Jeszcze raz powtórzę, może się przełączę tutaj jakoś, czy to by było. Jeszcze raz powtórzę, to chyba za dużo, blisko mojego ekranu. Jeszcze raz powtórzę powiedzenie Jana Pawła II, który w 2002 roku bardzo fajnie powiedział o internecie. Ja jestem filozofem z wykształcenia, wielkim fanem fenomenologii, to znaczy
punkcie wyjścia opisywania świata takim, jakim się jawi, ze wszystkim, a potem dopiero próba wyjaśnienia, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Dopiero po obejrzeniu tego ze wszystkich stron. Jan Paweł II był filozofem i na kulu również i fenomenologiem. I on o internecie powiedział taką bardzo fajną rzecz. Już zauważcie w 2002 roku, że jeszcze nigdy w historii ludzkości nie było tak jak obecnie, że pojedynczy człowiek, ty, ja, każdy z nas, że pojedynczy człowiek dostał do swojej indywidualnej dyspozycji tak potężne narzędzie, jakim jest komputer wpięty do internetu. A co on z tym zrobi, zależy tylko i wyłącznie od jego woli. Koniec cytatu. No, wydaje mi się, że to jest prawda, najprawdziwsza prawda. O, Jarek Sielski się pojawił, trzeba go wyłączyć. Najprawdziwsza prawda. Co jest siłą internetu? To jeżeli my rozumiemy, jak to działa, to my możemy fantastycznie wykorzystać te wszystkie narzędzia do swojego własnego rozwoju, dla autokreacji i autopromocji też, żebyśmy przez ten wirtualny świat internetu tak się rozprzestrzenili w przestrzeni wirtualnej, ale i na całym świecie, jak my chcemy i w jak największym zakresie. I właśnie na ten temat chciałem dziś powiedzieć. Pozwólcie, że ja się przełączę na udostępnienie pulpitu. Chwileczkę to może potrwać, bo takie są mechanizmy. Ja tu muszę uruchomić sobie jedną aplikację, żeby mi ten pulpit udostępniało wszystkie programy. Jeszcze nie nauczyłem się, jak to robić. Myk i już jest. Jeszcze się nie uruchomiło, przepraszam, jeszcze chwileczkę się uzbroi w cierpliwość. Jeszcze raz wszystkie programy, Click Meeting. To jest taki programik, który przełapuje ekran i dzięki temu, o teraz już chyba, o jest Kasia. Teraz już widzicie mój pulpit, więc mogę przejść do tego, co chciałem wam pokazać. Mianowicie gorąco zachęcam wszystkich, do zainteresowania się. O, tutaj mam systemem Creative Commons. Commons, współdzielenie się kreatywne. Można sobie to wygooglować, gdyby ktoś nie pamiętał. Tutaj mam serwis Creative Commons Polska. Tu właściwie, jak gdybyście sobie pośledzili trochę, wszystko macie. Mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli my możemy tak łatwo w sieci publikować, to ważne są dla pozytywnych, kreatywnych, solidarnych, takich jak my jesteśmy, dwa podstawowe elementy. Pierwszy to jest to, żeby to, co ja opublikuję, mieć do tego prawa autorskie, żeby nikt tego nie ukradł, nie podpisał się pode mną. No, znamy takie sytuacje. Druga rzecz to, żeby móc skorzystać, inaczej, żeby móc się dzielić swoimi utworami z innymi, pod warunkiem, że oni uszanują moje prawo autorskie. I taką licencję międzynarodową wymyślono sobie, to zaczyna świetnie działać. Od wielu, wielu lat już na całym świecie. Na czym rzecz polega? Że jeżeli ja, może tutaj świetlę, poznaję licencję. Jeżeli ja oznaczę licencję Creative Commons, to znaczy, że zastrzegam sobie prawa autorskie do niej, że nie wolno mi tego ukraść. Cokolwiek by z tym zrobić, to trzeba powiedzieć, że ja jestem tego właścicielem. Z tym, że tej licencji Creative Commons mogą być przeróżne warianty. Ja sobie jako autor sam wybieram taki wariant. Tutaj cztery podstawowe.
Jeżeli takim znaczkiem jest oznaczone, oznacza to, że zastrzegam sobie prawa autorskie. Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać, wykonywać utwór i tak dalej, pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. Jeżeli ja sobie takim ludzikiem oznaczę swój utwór, to każda forma wykorzystania tego bez podania, że to jest moje, jest taką samą kradzieżą, jak złamanie prawa autorskiego copyright. Tutaj mogę dodatkowo sobie zaznaczyć, że wyrażam tylko na wykorzystanie tego dla celów niekomercyjnych. Tutaj, że mogę, że zgadzam się, aby wykorzystywać to do własnej twórczości, więc robienia remiksów, w wypadku podkładów do jakichś filmików. A jeżeli tak oznaczę, to oznaczę utworów zależnych. Tego jest sporo, ale takie pełne oznaczenie licencji mniej więcej tak wygląda, że jest znaczek, podpis i link do pierwowzoru. Zwróćcie uwagę, tutaj nie będę o tym za dużo opowiadał, bo przecież możecie sobie to poczytać. Takie trzy warstwy to podstawy prawne, takie łatwe dla, na pierwszy rzut oka dla czytelnika, czy tego, który ma dostęp do utworu, te ikony takie, ale co ważne jest, systemy wyszukiwawcze umieją rozpoznać takie, czy ta licencja jest na, zgadza się na ponowne wykorzystanie. Już kiedyś to pokazywałem, Google umie tak rozpoznać licencję Creative Commons. Zobaczcie, gdybym wyszukał jakąś grafikę, sobie szukał kwiaty, wyszukał grafikę, to tutaj mam narzędzia wyszukiwania. Mogę wywołać sobie prawa do użytkowania z dowolną licencją, ale tutaj z licencją Creative Commons, oznaczone do ponownego wykorzystania z modyfikacją, że mogę sobie to przerabiać, albo do ponownego wykorzystania, ale bez modyfikacji. A tutaj to mamy te wszystkie wersje Creative Commons. Oczywiście tych ilustracji będzie dużo mniej, no ale tutaj właściwie ilustracje dzięki temu wyszukiwaniu w Google Creative Commons możemy wyszukać. Zresztą większość serwisów wykorzystuje te licencje. Teraz umożliwia wyszukiwania tych licencji. Teraz co zrobić, jeżeli ja chcę oznaczyć swoją własną licencję, żeby to było skuteczne? Jeszcze zobaczmy, mamy tu wybierz licencję. Jest taki serwis, bla, bla, bla. Natomiast ja gorąco polecam taki w Ajaxie zrobiony, technologia Ajax, to jest taka interaktywa w internecie, z amerykańskiego serwera. Ona też jest w języku polskim, proszę zobaczyć, lang.pl. Wystarczy wypełnić sobie taką formularz. Czy zezwalasz na udostępnianie adaptacji utworu? Tak albo nie. I w zależności od tego tu się generuje od razu w trybie rzeczywistym to wszystko, co ja bym chciał. O ile wszyscy będą udostępnić na tych samych zasadach, tak? Czy zezwalasz na komercyjne wykorzystanie, czy nie zezwalasz na komercyjne wykorzystanie? Tak? Czyli właściwie się generuje takie no, bardzo przyjazne dla użytkownika. Natomiast tu jest bardzo ważna rzecz jeszcze, że podaję tytuł utworu po licencji CC, moje imię, nazwisko, autora, autoru, Janek Szewstak. I tutaj piszę sobie adres URL, czyli adres, gdzie ten utwór w sieci sobie umieściłem. Tak? Więc sobie napiszę EIA. Oczywiście tutaj powinienem napisać cały adres EIA.eu. Teraz, jeżeli mój utwór był remiksem
albo wykorzystywał utwór gdziekolwiek już opublikowany na licencji Creative Commons, to się ten autor, ten adres podaje. O co chodzi? Że w momencie, kiedy tak została oznaczona strona, tak został oznaczony utwór, to jeżeli ktoś chce wykorzystać to i też oznaczyć, no to musi zrobić link również do mojego utworu. To jest bardzo, bardzo wygodne i ważne, ponieważ no, jeżeli ja się dzielę, to tym samym właściwie generuję sobie linki do swojego utworu, nie mówiąc już o prestiżu jakimś. Zobaczcie, to można sobie normalnie prawym klawiszem myszy przykleić do swojego to oznaczenie. Kopiuj, przykleić sobie do swojego artykułu. Lub jeżeli w kodzie HTML-a na bloga, czy gdziekolwiek, to jest gotowy kod do wklejania tego. Tutaj mamy do wyboru jeszcze mała ikona, zwykła ikona, itd., itd. Oczywiście jest to trochę uciążliwe, gdyby dla każdego swojego utworu sobie generować taką etykietę, ale spróbujmy to zrobić. Ona jest niepełna oczywiście, Ctrl-C. Spróbujmy wejść na nasz formularz artykułu, Ctrl-Wstaw i już mam. Czyli praktycznie można bezczelnie przekopiować. Więc gdyby teraz swój felieton, reportaż, recenzję chciał oznaczyć taką czy foto, cokolwiek publikuję, taką recenzją, to sobie tam robię tam ten cały artykuł sobie publikuję. A na koniec mogę zrobić taką stopkę, że zrobię sobie podkreślenie i wkleję sobie tutaj to, co sobie tam wygenerowałem. To jest najprostsze i najszybsze, bo to jest od razu z linkiem, z linkami, także, że w tym momencie mam zabezpieczone prawa autorskie. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, ponieważ no jeżeli macie fajne rzeczy, to trzeba je przypisać do siebie. Natomiast jeżeli oznaczymy je nie copyright, to znaczy wszystkie prawa zastrzeżone, wara, nie wolą tego dalej publikować, to ja tylko na tym tracę, ponieważ w moim interesie jest, żeby moje dzieło, jeżeli jest dobre, poszło jak najszerzej w sieci, tym bardziej, że ono za każdym razem odsyła do mnie. Czyli właściwie dzięki temu moja pozycja w sieci w bardzo szybki sposób pączkuje. Jest pewna kontrowersja. Niektórzy się upierają, żeby zaznaczać, że nie zgadzam się na komercyjne wykorzystanie mojego dzieła. No, rzeczywiście niektórzy mogliby powiedzieć, co jest, nie zamierzam pozwolić, żeby ktoś na mnie zarabiał, jak ja to dałem za darmo i ja na tym nie zarabiam. Ale pozornie wcale to nie jest takie mądre, bo jeżeli ja już nie zarabiam, to no i już dałem, no to już dałem. Natomiast w momencie, kiedy ja komuś pozwolę na komercyjne wykorzystanie, to jest szansa, że moje dzieło i mój wkład, czy moje nazwisko się niewspółmiernie szerzej rozejdzie po sieci i jeszcze większą popularność sobie uzyskam. To jest zaleta licencji Creative Commons dla mnie osobiście, ponieważ jeżeli ja oznaczam swoje utwory licencjant taką Creative Commons, to są same zyski. Natomiast jest to również dla rozwoju i cywilizacji, i społeczeństwa, dla nas przede wszystkim, tych, którzy budujemy społeczeństwo obywatelskie, że jeżeli dzielimy się swoimi dziełami, to
niesamowicie się to wszystko rozwija, ponieważ skończyły się już czasy, kiedy samotni liderzy Don Kichoci zbawiają świat. Postęp polega na inteligentnym współpracowaniu zgodnym ze sobą, więc jeżeli się utworami wzajemnie wykorzystujemy to, co każdy uzyskał, zachowując cały czas prawa do tego i odpowiednie proporcje, co jest czyje, no to dzięki temu my mamy niesamowite możliwości działania, ponieważ nie musimy wszystkiego kupować. Mamy bardzo dużo rzeczy za darmo. Bardzo dużo. I tutaj w licencji w serwisie Creative Commons też było możliwość wyszukiwania różnych rzeczy, utworów na licencji Creative Commons. Bardzo dużo tego jest. Bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużo. Zobaczcie, tu też jest oznaczone, że można to korzystać z tego. Natomiast chciałem wam podpowiedzieć pewne takie kruczki, co do których z powodu ignorancji cyfrowej niektórych ludzi, sprytu biznesu, ta licencja jest tak trochę kuleje. Nie wiem, czy wiecie, ale w wypadku serwisu YouTube, gdzie tam będzie, że nie chcę wyjść z tego. W wypadku serwisu YouTube każdy, który daje jakiś tam utwór, o, jakieś mi się dziewczyny tu pojawiły, ciekawe czemu. Wejdźmy na konto Eja. No to akurat będzie niereprezentatywne. Czyli wejdźmy na jakieś trzy fryzury na lato, idealne na plaży i upalne dni. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest licencja, pokaż więcej, standardowa licencja YouTube. Kto wie, co to oznacza ta standardowa licencja YouTube? Oznacza to tyle, że właściciel zachował prawa autorskie do tego filmu, ale scedował je również na Google, na YouTube'a i zgodził się, żeby go umieszczać w ten sposób frame w serwisie. Standardowa licencja YouTube pozwala na tych filmów w swoich serwisach, blogach, ale tylko i wyłącznie za pomocą tego kodu, a więc przy pomocy przeglądarki filmów zaoferowanych przez Google. Ten kod iframe tworzy takie okienko na stronie www, gdzie właściwie na moim blogu wyświetla się Google, czyli w momencie, kiedy wszyscy oglądają mojego bloga, tak praktycznie nabijają oglądalności Google. Ta standardowa licencja YouTube nie zezwala na inne udostępnianie tych filmów i na wykorzystywanie tych filmów w sposób, tylko można je podczepiać. Więc niestety nie można ich robić ani remiksu, albo na przykład byłby fantastyczny filmik z koncertu, albo z wykładu jakiegoś, prezentacji na ważnej konferencji, spotkania. Również tego nie można puścić na przykład w radiu. No bo ja bym z filmu wyciął całą ścieżkę dźwiękową i my to w radiu internetowym robimy, ale jeżeli to jest na bazie standardowej licencji YouTube, to tego nie możemy zrobić. Cały kawał polega na tym, wejdźmy tutaj na nasz kanał filmowy na YouTubie. Kawał polega na tym, że w momencie, kiedy jest filmik, gdzie Julka robiła sobie wywiad z naszego gimnazjum, zostawmy Julkę, zobaczcie, przy
Jeżeli jesteśmy w trybie edycji, to znaczy jeżeli wysyłam film na YouTube'a, to tutaj jest takie ustawienie zaawansowane. Zobaczcie, jak to chytrze Google schował. I mamy możliwość zmienienia standardowej licencji YouTube na Creative Commons. I w tym momencie ten film można pobierać, można z niego zrobić audycję radiową, tak dalej, i tak dalej. Ta licencja Creative Commons, wiadomo, jest bardziej korzystna dla autora, a licencja standardowa YouTube jest bardziej korzystna dla YouTube'a. Dlatego to tak jest gdzieś schowane i standardowo jest ustawiana licencja korzystniejsza dla Google kosztem niestosowania licencji korzystniejszej dla autora. Ciągle usilnie się doprosić nie możemy, żeby jednak ludzie się trochę wysilili i nie postępowali tak bezmyślnie klik, 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 tylko jednak weszli tutaj i tam, gdzie sami chcą, żeby to się jakoś dobrze rozeszło po sieci, żeby jednak wybrali tą licencję Creative Commons. Jak pokazałem przed chwilą, bardzo łatwo w wypadku grafiki znaleźć, w jaki sposób które tam grafiki są oznaczone licencją Creative Commons. Niestety YouTube i Google nie udostępni takiej możliwości bezpośrednio dla filmu, żeby znaleźć takie filmy, którym została nadana licencja Creative Commons, a więc można było je wykorzystać. Szukałem i znalazłem, w jaki sposób można to wyszukać, takie filmy. Jest to trochę zakręcone, ale chętnie wam pokażę. Wejdę tutaj do mojego kanału. Zwróćcie uwagę, że Google również zadbał o to, żeby tu można było montować filmy. Jest taki kreator filmów. Tutaj jest edytor wideo. No i zadbał o to, że mógł zmontować filmy również z tych, które mogę użyć jako tworzywo, czyli są udostępnione na licencji CC. Ikonka, jeżeli ja wyszukam Creative Commons, poszukajmy na przykład, czy jakaś poezja księdza Twardowskiego jest. Twardowski, albo jakiś koncert jakiegoś ulubionego. Szukaj. O, zobaczcie, jest trochę o księdze Twardowskim. Tutaj mamy jakieś. Otwórz ten film, zobaczmy, co to jest. Spotkanie poetyckie z księdzem Janem Twardowskim. Ksiądz Jan Twardowski już nie żyje, no ale tutaj spotkanie autorskie z nim, wywiad z nim. Właściwie to mogłaby być fantastyczna audycja radiowa, bo przecież na to się zgodzili. To można przerabiać. Natomiast to jest jedyne miejsce, edytor filmów w Google, gdzie można znaleźć, które filmy zostały opublikowane na licencji Creative Commons. Gdzieś tam mamy w ściągach, w jaki sposób teraz dalej zrobić, żeby z tego zrobić audycję radiową. Myśmy się tak z uczniami bawili, z naszymi młodymi dziennikarzami. Dobrze, zostawmy teraz te filmy. Zostawmy te filmy. Chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna, bo nie wszyscy może się orientują, z czego możemy również korzystać właściwie bez ograniczeń. Tutaj w wypadku licencji Creative Commons z takimi ograniczeniami, na jakie nam autorzy pozwalają, ale jest coś takiego jeszcze jak domena publiczna. Nie wiem, czy się orientujecie, co to jest.
No, jesteśmy my w tym serwisie, co chcieliśmy. Tu jest domena publiczna. Patrzę, czy tutaj jest o domenie publicznej. Co to jest domena publiczna? Otóż prawo autorskie w Polsce i na świecie stanowi tak, że prawa autorskie każdy autor do swoich dzieł zachowuje do 70 lat po jego śmierci. Znaczy oczywiście nie jego spadkobiercy korzystają z jego praw autorskich. Natomiast 70 lat po śmierci te jego dzieła przechodzą do domeny publicznej i można je wykorzystywać jak się chce. A więc dlatego możemy sobie spokojnie publikować Mickiewicza, Słowackiego, Homera, wszystko, co powstało wcześniej niż 70 lat od śmierci autora, jest uwolnione od praw autorskich i jest powszechnie dostępne i można to wykorzystywać. No, nas na razie nie dotyczy. My na razie zadbajmy o to, żebyśmy swoje prawa autorskie zachowali. Wracam teraz do naszego tutaj formularza. Przypomnę jeszcze dwie rzeczy. Jeżeli bardzo bym się cieszył, gdybyście zaczęli oznaczać swoje wszystkie artykuły właśnie przy pomocy tego licencji Creative Commons, za pomocą tego formularza, który pokazałem. Postaram się w najbliższych dniach zrobić krótką ściągę do tego. Natomiast będziemy chcieli przez wakacje zrobić taki, tutaj jest, jaki jest przycisk czytaj dalej, to będziemy chcieli zrobić również taki przycisk, tak jak tutaj jest do grafiki, albo do grafiki, że w okienku się wyświetli ten formularz, tak jak tutaj wybór grafiki, wyświetli się tamtenże formularz wyboru licencji, sobie pozaznaczam i to się samo wklei. No jest trochę pracy programistycznej, ale myślę, że przez wakacje uda nam się to zrobić, wtedy będzie łatwiej nam każdy utwór swój oznaczyć licencją Creative Commons. Jest korzystniejsza dla nas i dla naszej promocji w sieci. A druga, jesteśmy trendy, ponieważ cały świat internetu właściwie, co pozytywne, jest budowany właśnie dzięki tym wymienianiu właśnie na takich zasobach, dzieleniu się między sobą. Chciałbym jeszcze raz was zwrócić uwagę, że tutaj w tych formularzach mamy opcję publikacji. To jest dodatkowe pola, słowa kluczowe. O, możliwość wyłączenia, jeśli nie chcecie, żeby przeglądarki, wyszukiwarki Google albo inne Yahoo nie indeksowały tego waszego wpisu. To sobie możecie tutaj zaznaczyć. Globalnie jest włączone, że wyszukiwarki będą to widziały. Natomiast bardzo ważne jest, żebyście sobie sami ustalali, przez jakie słowa kluczowe chcecie być wyszukiwani, a tutaj wpisali sobie jedno, dwa zdania opisu, czego to dotyczy. Bo dzięki temu w Google, jeżeli jest wyszukiwane, ja też wiele razy mówiłem, google.pl, jeżeli coś wyszuka, na przykład biblioteka, to Google szuka przez te słowa, między innymi przez te słowa kluczowe, które napisaliście, ale to w tym polu, który tutaj pokazałem, tu opis streszczenie, to w wyniku wyszukiwania jest ten kawałek tutaj. Czyli praktycznie dzięki temu, co publikujemy, jak publikujemy, my sobie sterujemy tym, co Google o nas wie i w jaki sposób wie. To jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie dla was młodych, bo ja stary, tu już mam tą wyjątkowy śmietnik. Jak ja byłem w waszym wieku, to tego w ogóle nie było. Jak już używałem internetu, to niestety takich narzędzi nie było, jak w tej chwili wam pokazuję i macie to możliwości. Wiecie co, my wszyscy jesteśmy trochę leniuchami. Jakbyście zajrzeli do moich wpisów, ja też często tego nie robię. Choć sobie ciągle obiecuję, że będę robił.
Ale wy macie wszystko jeszcze przed sobą. Zadbajcie o to, żeby sobie tutaj te rzeczy sterować sobą w internecie. Możecie sobie tak wyrzeźbić taki życiorys, że wszyscy odpadną przy. No to dobrze. Do zobaczenia następnym razem. Ciepło Was pozdrawiam. Chyba, że są jeszcze jakieś pytania, to ja zostanę jeszcze. Na drugi raz postarajcie się, żeby mieć słuchawki, bo inaczej sprzężenie się robi. Spróbujmy, żeby nie czatować, tylko rozmawiać normalnie. Dobra, jak Wam się nudziło, zapraszamy na nasz kanał telewizyjny. My tu mamy masę różnych fajnych ta była na konkursie literackim. Ja właściwie jestem bliżej tej młodzieży i my jesteśmy To razem takie moje na motto. Facebooku, jesteśmy razem i gdzieś tam na Snapchatcie i w tym środowisku sieciowym, to ja trochę wiem, jacy oni są, tak? I ja jestem zachwycony osobiście, że mimo, że polska szkoła jest do bani, że polska szkoła nie nasza, bo my mamy taką No. szkołę, tak? Proszę się, koleżanka, to jest, ja jestem bardzo szczęśliwy, że tam uczę, bo tam się dużo rzeczy dzieje. Polska szkoła raczej walcuje i równa na wszystkich do przeciętnych. Natomiast nas interesują i chyba wszystkich tych, którzy chcą coś więcej, są kreatywni. Więc takich jest bardzo dużo. Młodzież bardzo dużo pisze do szuflady, tylko oni się wstydzą do tego przyznać, bo każdy się wstydzi, że będzie wyśmiany, czy jak piszę, to jest bardzo moje osobiste. Jeżeli mi to grupa rówieśnicza wyśmieje, to ja... To jest koniec, mam przeklapane. Dobrze pan to powiedział, tak? Skajtowane, tak. Więc młodzi się kryją. Dlatego konflikt był dobrym pomysłem, żeby młodzi się ujawnili, prawda? Natomiast jest bardzo ważne, żeby jednak próbować z tej walcowni szkolnej polskiej, nie tylko polskiej, bo w Europie w szkołach jest dokładnie to samo, że walczujemy do przeciętnej, a nie ma możliwości rozwoju indywidualnego, kreatywności. Żeby próbować wyłowić tych młodych ludzi, więc strasznie się cieszę, że pani poznaliśmy kilku innych, wielu, wielu, wielu innych, żeby ich wyławiać i dmuchać w żagle, bo my mamy swoje doświadczenia, mamy swoje osiągnięcia, mamy co przekazać tym młodym, macie, to jest wasze, róbcie z tym coś dalej, bo jesteście lepsi od nas o tyle, że zaczynacie, a my już powoli sobie będziemy odchodzić. Ja bardzo się cieszę, że młodzi mają teraz takie technologie jak to wszystko, ponieważ oni mogą horyzontalnie ze sobą wyrządzać sznurki i działać razem. No i myślę, że to się będzie dalej tak rozwijało. Ania jest najmłodszą autorką miesięcznika Wobec. W jednym z poprzednich numerów ma artykuł swój o Snapchacie, który zapoznaje nas starszych, co to jest Snapchat, to już nie wszyscy wiedzą. No i tak próbujemy to robić. Celem naszego miesięcznika Wobec jest jeszcze inny, taki metodą pracy, że jeżeli jest jakiś fajny, kreatywny, młody człowiek, to próbujemy w tym samym numerze dobrać do niego kogoś z naszego pokolenia albo kogoś, kto jest artystą utwierdzonych już osiągnięcia. Z naszej szkoły również Oliwka wygrała konkurs 14-letnia, 13-letnia, nie pamiętam, wygrała konkurs origami, napisała artykuł, to ja poszukaliśmy w internecie, kto w papieroplastyce artystycznie jest najlepszy na świecie. Znaleźliśmy Azję Kozinę w Petersburgu, poprosiliśmy ją artykuł, ona ma wystawę w Nowym Jorku, w Tokio, w Lizbonie i ta nasza mała Oliwka, kilkunastoletnia, ma zaraz obok Azji Kozimy, tak? A nasz tancerz 14-letni zaraz obok Amelie Emmy Forrest, najlepszy tancerki w tej chwili z Londynu jazzowej. I to jest chyba to, co jest powołaniem taty, mamy i Belfra. I nas wszystkich, pana prezesa Piotra naszym, że my coś mamy i mamy osiągnięcia i to jest rzecz, którą powinniśmy przekazać tym młodym i ich mobilizować, dmuchać w żagle. Nie chowajcie się do szuflady. Jesteście naprawdę, ich językiem mówiąc, zarąbiści.
Dziękuję.